Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku o grach na poważnie. Będzie to trochę suplement do poprzedniego odcinka odnośnie Cyberpunka. Cała sytuacja jest dosyć dynamiczna. Jak widzicie, z dnia na dzień zmieniają się i dzieją się różne rzeczy, których w zasadzie chyba nikt się nie spodziewał. I to jest w ogóle w tym chyba najciekawsze, że z takimi wydarzeniami mamy okazję pierwszy raz się zetknąć. Dla przypomnienia, Sony zdejmuje z PlayStation Store Cyberpunka w oficjalnym oświadczeniu, co było chyba jednym z najgłośniejszych ostatnich wydarzeń. Pytanie dlaczego? Znaczy ja widzę tutaj mam kilka teorii. Pierwszą, najbardziej prawdopodobną, no to po prostu, że CD Projekt dogadał się z Sony, że tą grę po prostu zdejmują na jakiś czas. Dopracują szczegóły, dopracują płynność działania i ta gra na PlayStation Store za jakiś czas sobie tam powróci. Jest to chyba najbardziej prawdopodobne, aczkolwiek Sony raczej jest znane z tego, że nie oferuje żadnych refundacji gier i nie zdejmuje gier z PlayStation Store bez naprawdę jakiegoś poważnego powodu. Pamiętajmy, że ale to zaraz. Drugą moją teorią, która jest, wydaje się, mniej prawdopodobna, to, że Sony po prostu zdjęło, widząc negatywne komentarze, widząc problemy z grą, samodzielnie jakby zdjęło z PlayStation Store grę, podjęło tą decyzję. Dlaczego ta teoria wydaje mi się mniej prawdopodobna? Bo w trakcie ostatnich generacji dwóch mieliśmy kilka fuck-upów, m.in. No Man's Sky, które nie zostało zdjęte z PlayStation Store, a może to była może afera w mniejszej skali, bo gra była robiona przez mniejsze studio i ten hype był troszkę mniejszy, ale faktem jest, że też był to tytuł, który był bardzo rozpromowany i oferował w zasadzie to, czego nie mógł potem spełnić. No i na przykład są takie gry, które w mojej opinii nie powinny być na PlayStation Store, na przykład Legend of Black Tiger, który chyba na PlayStation Store amerykańskim nadal sobie tam wisi. I to jest też tytuł, którego jakby Sony nie zdejmuje z jakiegoś powodu, czy tam PlayStation. Więc wydaje mi się to mniej prawdopodobne. Aczkolwiek mam tutaj takie jakby taką uwagę, że faktycznie jeżeli Sony by zdjęło samodzielnie ten tytuł z PlayStation Store, mogłoby tak być, gdyby mieli na uwadze dobro swojej marki, bo w czasie, kiedy mamy w zasadzie premierę nowej konsoli i mamy najgłośniejszą grę, która miała być największą grą dekady i pojawiają się głosy, że to źle działa na PlayStation 4 i oczywiście na Xbox One, ale na konsolach poprzedniej generacji, no to też Sony jakby nie chce wiązać tych dwóch rzeczy, tak? Że gra dekady, która źle działa, i nasza konsola, to po prostu ze sobą nie powinno się jakby łączyć. I może dlatego też jest to, było to zdjęte. No tutaj jeżeli Sony by faktycznie zdecydowało się samodzielnie na taki krok, no to mógłbym uwierzyć w taką właśnie, w takie wytłumaczenie, że zostało to zdjęte. Natomiast no jest to dosyć ciekawa historia i chyba nikt się do końca nie spodziewał. Pamiętajmy, że wiecie co, no jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio sobie tam troszkę analizowałem statystyki na Steamie, patrząc ile osób gra w Cyberpunka i tak dalej. Strasznie mnie to w ogóle sam ten temat ciekawi, bo jest to rzecz, która nie miała nigdy, znaczy która, sytuacja, której, która nigdy nie miała wcześniej miejsca. I tak patrzyłem sobie na tego Steama, najwięcej, tak zwany peak graczy, którzy grali w Cyberpunka, było 1 056 000, ile dobrze pamiętam. Pamiętajmy, że CD Projekt pochwalił się, że sprzedano 8 milionów preorderów, więc 1 056 000 grało na Steamie, no to liczmy, nawet jeżeli dojdą do tego inne platformy typu GOG, gdzie też Cyberpunk był sprzedawany, no to zauważcie, że większa liczba jednak sprzedanych tych kopii Cyberpunka jest na konsole, dlatego te wersje konsolowe powinny być oczkiem w głowie CD Projektu, a z jakiegoś powodu tak się nie stało. I to jest klient, o którego trzeba walczyć, no bo to nie jest tak, że gracze z PlayStation 4 albo z Xboxem One, który jest nadal masa, bo wiadomo, że problem z dostępnością jest najnowszej konsoli PlayStation 5,
zapomną, tak? No nie, właśnie tutaj to powinno działać na tych starych konsolach. Więc mam wrażenie, że jeżeli miało miejsce ta pierwsza sytuacja, o której mówię, że dogadało się CD Projekt z PlayStation, no to chodzi o to, żeby tutaj zminimalizować zniszczenia, które ten hype train, którego ciężko wyhamować teraz, trzeba jakoś zwolnić, w jakiś sposób, znaleźć jakieś hamulce, które spowodują, że to się wyciszy. Więc jednym z takich pomysłów no pewnie było, żeby zdjąć tą grę, żeby to po prostu też przestać agresywnie reklamować Cyberpunka, co może nie być już takie proste, bo Cyberpunk jest aktualnie wszędzie. No i słuchajcie, wracamy do tego Steama. Milion osób na PC-tach grało maksymalnie. To jest dużo, tak? Dzisiaj patrzyłem, czy wczoraj był na trzecim miejscu Cyberpunk, pokonany przez Dotę i Counter-Strike'a. Pytanie, czy to jest dużo? Czy to milion graczy, czy to jest dużo? Wiecie co, no to już jest kwestia tego, jak to postrzegamy, bo jeżeli patrzymy na sprzedaż kopii gier konsolowych i sprzedaż gier na peceta, no to ten pecet to jest tam procencik niewielki, który jest naprawdę niewielkim kawałkiem tortu. Jeszcze tych danych co prawda nie mamy z VGS Charts, ale pewnie one się na dniach pojawią i będziemy mogli sobie to przeanalizować. Natomiast czy na warunki Steama milion graczy to jest dużo? Myślę, że to jest dużo, aczkolwiek patrzyłem najpopularniejszą grę na Steamie, jaką jest Counter-Strike Global Offensive i tam słuchajcie, regularnie, codziennie regularnie prawie milion osób gra w Counter-Strike'a. I jeżeli spojrzycie na wykres popularności Counter-Strike'a, to jest to sinusoida. Od którejś godziny, chyba od 14 do 18 jest ten pik, gdzie milion graczy gra. Czyli gra, która już jest stara, która w sumie jest grą multiplayerową, ale ma zapalone, czy też bardzo dużą rzeszę fanów, no cały czas wracają gracze i grają w Counter-Strike'a. Natomiast jeżeli spojrzymy na Cyberpunka, to zauważymy, że ta tendencja już jest niestety spadkowa. I to jest problem. To jest problem dzisiejszych gier. Dzisiaj gra funkcjonuje przez 2 tygodnie tak naprawdę. Po tych 2 tygodniach w zasadzie już żadne działania marketingowe nie mają sensu, bo gracze po prostu kupują nowe gry, czy tam są jakieś nowe tytuły i tak dalej. To jest wydaje mi się spory problem dla wielu deweloperów, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy ten czas życia popularności danej gry jest jeszcze krótszy. Kto z Was jeszcze pamięta, że Watch Dogs Legion wyszedł nie tak dawno? Pewnie już zostało to już przykryte Assassin's Creedami, Cyberpunkami, wieloma innymi grami. Tym Demon's Souls, tak, na PlayStation 4, które już powoduje, że te tytuły gdzieś tam zanikają. Wydaje mi się, że Cyberpunk jest o tyle dobrym miejscu, że został wydany jako jedna z właściwie chyba ostatnia gra taka duża w tym roku, więc teraz mamy okres przedświąteczny, potem będą święta, no i najwcześniej jakieś tam gry może wyjdą w styczniu, w połowie może. Także jest to w sumie dobra wiadomość dla Cyberpunka, no ale to jedna z niewielu dobrych wiadomości, które niestety tutaj możemy przytoczyć. Natomiast dlaczego gry, czy też wersje na to PlayStation 4 i Xbox One są tak ważne? No tak jak mówię, no z 8 tych milionów preorderów odejmijmy nawet, że 2 miliony kupili PC-ciarze, chociaż ja w to mocno nie wierzę. No to jest, słuchajcie, 6 milionów graczy, którzy kupili grę na konsolę, która nie działa sprawnie, tak? No jest to problem. I przeczytałem sobie trochę recenzji na Metacriticu graczy. Oczywiście tam jest straszny syf, tam jest szambo, bo w ogóle nie patrzcie na Metacritica, co tam się dzieje, bo tam jest w ogóle masakra. Ale można wyłowić czasami perełki od graczy, z którymi ciężko się nie zgodzić. Tak? Są to powiedzmy takie recenzje, powiedzmy 2 na 10, które dają grze, ale jest to w jakiś sposób uzasadnione. Już nie mówię o tych glitchach, bugach, czy nawet o kiepskim działaniu gry na pastgeny, ale jest kilka słusznych uwag. Na przykład rzecz, która gdzieś mi umknęła, która w zasadzie swojego czasu była dosyć ważną informacją, to to, że Adam Kiciński, CEO CD Projektu, powiedział, że
Cyberpunk działa zadziwiająco dobrze na PlayStation 4 i na Xbox One. I fragment tego wywiadu znajdziecie w całym internecie. Było to jawne jakby wprowadzanie w błąd graczy, tak? I to takie z premedytacją, że wiedział, przecież wiedział, o czym mówi. Nagle się okazuje, że no nie, że to nie ma jakby pokrycia w rzeczywistości. I to są rzeczy, które gdzieś tam może niektórym umknęły, ale one gdzieś tam faktycznie były i budowały cały ten hype tej marki jako coś wielkiego, działającego super i dającego takiego poczucie bezpieczeństwa, że wszystko będzie dobrze. CD Projekt robi grę, będzie dobrze, mówi, że działa zadziwiająco dobrze, więc będzie super. No i nagle się okazuje, że w zasadzie tak nie było. No. Jedną z innych ciekawych recenzji, którą w sumie ja Wam tłumaczyłem już wielokrotnie, było to, że Cyberpunk nie dorasta do Wiedźmina. Dlaczego? Człowiek, który tam to pisał, prawdopodobnie ze Stanów, nie wiem, bo nie było napisane z jakiego jest państwa czy miasta, no pisał po angielsku, zaznaczył, że Wiedźmin był bardzo egzotyczny, tak co Wam kiedyś mówiłem, bardzo egzotyczny i unikalny w swoim rodzaju. W zasadzie to była gra, nawet jeżeli na RPG, unikalny setting, unikalne podejście do tematu. I faktycznie tak było. Wiedźmin, ja się z tym w 100% zgadzam, Wiedźmin był grą całkowicie unikalną, jeżeli chodzi o gameplay, o fabułę, o sposób prowadzenia narracji, było to całkowicie unikalne. Do tego dochodził ten fajny setting, który no, dla graczy amerykańskich musiał być naprawdę bardzo egzotyczny. Dla nas może to w Europie było to bardziej takie swojskie, przaśne, ale dla graczy amerykańskich na pewno było to, czy tam spoza Europy, nie mówmy amerykański, spoza Europy, było to na pewno bardzo, bardzo egzotyczne. I Cyberpunk tego już nie oferuje, bo daje setting, który w zasadzie większość graczy zna z innych gier, chociażby z świetnego Deus Exa. Więc brakuje tego efektu, nawet nie wiem jak ten efekt nazwać, takiego poczucia bycia w czymś unikalnym, może tak bym to nazwał. Oczywiście Cyberpunk wygląda świetnie i tam na PC-cie to działa, w ogóle wygląda rewelacyjnie, ale mówię, że no jest takie przeświadczenie i faktycznie gracze też to zauważyli, to Wam mówiłem wielokrotnie. O czym jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No słuchajcie, jeżeli chodzi o... wracając do tych wersji na konsolę, gra została zdjęta. Tak jak mówię, próbują chyba, w mojej opinii, tak jak ja bym zrobił, wyhamować ten hype train, ale pamiętajmy, że wszystkie kroki, które CD Projekt podejmie, czy tam zarząd CD Projektu, będą miały jakieś konsekwencje i aktualnie wszystkie te rzeczy, które się dzieją, zdjęcie z PlayStation Store na przykład, powód to się odbija na giełdzie, tak? Akcjonariusze nagle patrzą, że akcja, która kosztowała 460 zł, dzisiaj kosztuje 260, gdzie się podziało moje 200 zł, tak? Tam wiecie, 200 zł tam na jednej akcji może to nie jest dla niektórych dużo, ale jak masz tych akcji 1000 albo 10 tysięcy, no to już jest konkretny pieniądz, nie? A wiecie, i to jest też tak, zauważyłem, że gracze błędnie zakładają, że akcjonariusze doskonale wiedzą, co ten CD Projekt tam robi i jaka ta gra będzie, i że oni naprawią i że będzie dobrze. No właśnie, wydaje mi się, że to jest, zresztą taką analizę przeprowadził portal Money.pl, że większość akcjonariuszy nawet nie wie, co ten CD Projekt robi, nawet w tą grę nigdy nie zagrają. Dla nich się liczy, żeby zysk rósł, a to, co CD Projekt robi, niech robi cokolwiek, byle słupki rosły. I to jest właśnie też problem niezrozumienia tego przez ludzi, którzy tak naprawdę nie mają wiele wspólnego z grami. Tak jak mówię, no akcjonariusze tam, ci co grają na giełdzie, niekoniecznie się tym interesują. Tak? Większość nawet tego Cyberpunka nie odpali, więc nawet nie wie, co to jest. Więc to jest właśnie taki problem tutaj ze zrozumieniem, że przecież powinni zrozumieć, że oni tą grę naprawią, tak? No raczej nie. Pewnie jakbym, wiecie, jakby grał na giełdzie, nie wiem, jakimiś akcjami, które dobrze stoją, nie wiem, Orlenu na przykład, to też by mnie nie interesowało, czy oni tam dolewają coś do tej benzyny, czy to jest jakaś tam benzyna lotnicza. Interesowałoby mnie tylko, żeby słupki rosły, tak? A każdy fuck up powodujący, że te słupki spadają, byłby dla mnie sygnałem, że coś złego się dzieje, natomiast ja się na tym zupełnie bym nie znał, nie interesowałoby mnie to. Dla mnie liczy się tylko zysk i zarobek. No niestety, tak jest w kapitalizmie, smutno, ale musimy się z tym
niestety pogodzić. No. Pytanie teraz, co CD Projekt planuje? Tak jak powiedziałem, patrząc na tą grę, grałem co prawda na Xbox One X w Cyberpunka, muszę stwierdzić, że w takiej formie, w jakiej to jak to wyglądało na przed tymi patchami wszystkimi, nie mówię o glitchach, tylko o całej oprawie, to nie ma prawa działać dobrze ani na PlayStation 4, ani na Xbox One. Więc spodziewam się potężnego downgrade'u grafiki. Po części wydaje mi się, że tutaj mogło być to też ukrytym powodem zdjęcia Cyberpunka z PlayStation Store, żeby zrobić spory downgrade i wrócić z grą, która będzie działała na przykład w tych stabilnych 30 ramkach, ale nagle, nie wiem, pojawi się, że jest mniej ludzi na ulicach, samochody mają mniej detali i tak dalej, mniej gazet na ulicach, jak było kiedyś w GTA 3, nie się patrzę ściągało, czy tam modyfikacje. Także no, tutaj ta optymalizacja podejrzewam, że będzie się opierała w dużej mierze na downgrade'ie grafiki, no bo te konsole no, nie są w stanie tego obsłużyć wizji CD Projektu, który sobie wysmażyło i no, no musimy się z tym pogodzić. Oglądałem filmy na internecie, no to tam jak ta gra działa czasami, nie wiem, w 10 klatkach na sekundę, czy tam w 15, no to jest jednak dramat. Niektórzy mówią, że te patche już tam sporo poprawiły, no ale to też wiecie, trzeba dokonać jakieś analizy z patchami i bez i zobaczyć, co też tam zostało usunięte, bo nie sądzę, że to była kwestia wpisania kilku linijek kodu i zoptymalizowania silnika. Podejrzewam, że tam ten problem raczej leży w tym, że trzeba było zrobić gdzieś tam coś ująć, żeby gra mogła dociągnąć do tych nawet bazowych 30 ramek, w których gra, chcielibyśmy, żeby gra na PlayStation 4 i na Xbox One działała. No zobaczymy. No, ja nie mam akurat wersji na PlayStation 4, ale powiem Wam, że aktualnie bardzo się nad tym zastanawiam, czy nie kupić i żeby sobie tego nie analizować pod kątem tego, co się zmieniło i jak wywiązuje się CD Projekt, czy jak rozwiązuje problemy. To jest dla mnie ogólnie ciekawe. No, materiał pewnie bym z tego nie robił, ale mnie to ogólnie ciekawi. Natomiast CD Projekt teraz ma dosyć spory kryzys wizerunkowy. Z takiej firmy, która jest w zasadzie frontem do gracza, oferująca, wszyscy robią jakieś głupowe DLC-ki za ogromną kasę. CD Projekt wydaje dwa ogromne DLC-ki do Wiedźmina, też chce za nią kasę, ale kurde, te DLC-ki są prawie tak samo długie jak sama gra, jak sama podstawka, więc okej, nie? Czyli zawsze był taki frontem do gracza. I nagle gracze odwrócili się o 180 stopni, bo CD Projekt nie spełnił jakby pokładanych nadziei. Znaczy, powiem Wam tak, nie wybielam tutaj ani graczy, ani nie wybielam CD Projektu, bo prawda leży gdzieś po środku. Z winy CD Projektu faktycznie można tutaj zarzucić, że nie zostało pokazane żadne gameplay z PlayStation 4 i na Xbox One, więc gracze, którzy kupowali na te konsole, kupowali trochę kota w worku. Trochę kupowali obietnice twórców. Wszystkie gameplaye, trailery były z peceta i to był spory problem. Oni pod koniec wrzucili jakieś gameplaye z konsoli, ale to były z konsoli chyba, o ile dobrze pamiętam, Xbox One X, Xbox Series X i PlayStation 5 chyba. Nie było nic z tych starych konsol. Także trochę są sami sobie winni. Tak jak mówiłem wcześniej, w wcześniejszym filmiku, oni byli świadomi, że to źle działa. No to słuchajcie, to nie jest tak, że tego nie widać, że u nich działa dobrze, a u nas działa źle. No to tak nie jest, tak? Musieli to widzieć. Natomiast żal mi trochę tych ludzi, którzy pracowali przy tym Cyberpunku, bo to jest tak, że wiecie, czasami obrywają pojedyncze osoby, ale pamiętajmy, że nad Cyberpunkiem nie pracowała jedna osoba, tylko pracował team, ludzi, którzy są zrzeszeni w jakiejś grupie, którzy działają razem, tak? Więc wydaje mi się, że odpowiedzialność za to powinna być też zbiorowa, a nie pojedynczej osoby, tak? Natomiast tak patrząc w te wersje konsolowe, no to znaczy wiecie, no tutaj też nie chcę nikogo oskarżać, ale no beta testerzy trochę położyli sprawę, chyba że widzieli, że są te błędy, ale i tak gra musiała wejść, bo też tak może być. Ale patrząc na rozmiar i ilość problemów, z jakimi spotykałem się podczas grania w Cyberpunk, a jestem tylko szarym graczem, który nawet, wiecie, nie chodził specjalnie szukając tych gliczy. Po prostu te glicze były tam. Trzeba było tylko je odnaleźć, a nawet się za bardzo nad tym nie skupiałem. Co zresztą możecie zobaczyć na moim streamie z Cyberpunka. Więc to są to błędy, których jest ogromna ilość i
Nie wiem, czy ci beta testerzy, no może i te błędy tam, wiecie, adresowali, ale no niestety czasu już nie było, żeby je poprawić. Gra już musiała wyjść, już poszła do tłoczni, także może wszystko chcieli naprawić w day one patchu, też tak może być. Ciężko powiedzieć, jak to tutaj było. Natomiast no, mam wrażenie, takie moje osobiste wrażenie, że gra była za mało beta testowana. Nie tylko na konsolach, wydaje mi się, że na PC-cie też, bo to nie jest, problemy nie są tylko wyłącznie na konsolach, bo ja grając na PC-cie, bo mam wersję PC-tową, wiele bugów, które potrafiłem zrobić na PlayStation 4, również potrafiłem je przenieść na PC-ta, więc to nie jest ten problem, tak, że wersja PC-towa działa dobrze, no nie działa dobrze. Natomiast cały ten kryzys wizerunkowy i pytanie, jak go rozwiązać, tak? Oczywiście możemy sobie tu gdybać, tam pracują mądre głowy, PR w CD Projekcie to są w ogóle geniusze w swojej robocie i to widać w całym hype trainie, który został nakręcony na grę. Natomiast ja widzę jedno z rozwiązań, które wydaje mi się najbardziej realistyczne i najbardziej takie dobre, to wypuścić pierwsze duże DLC do Cyberpunka za darmo. Czyli każdy z nas, kto kupił, czy nawet nie kupił, po prostu będzie pierwsze DLC całkowicie za darmo w wersji cyfrowej, ale żeby za dużo nie stracić, będzie też w wersji pudełkowej pierwsze DLC, za które trzeba będzie zapłacić. Ale jakbyś chciał, to dostaniesz za darmo cyfrówkę. Wydaje mi się, że jest to jedno z rozwiązań, które CD Projekt pójdzie, żeby troszkę złagodzić graczy i faktycznie te DLC, jeżeli one będą tak duże jak w Wiedźminie, no to gracze sorki, będą zadowoleni, ale warunkiem tego, żeby byli zadowoleni, jest to, żeby te gry dobrze działały. Przede wszystkim na pastgenach, czyli na tych konsolach, na których gra była obiecywana od samego początku. Co tak naprawdę wydaje mi się, że nie będzie takie proste. No, więc tak to aktualnie wygląda. Ja myślę, że tam w CD Projekcie to nie śpią po nocach za bardzo. Po części dlatego, że pracują nad kolejnymi patchami, a po części też dlatego, że no, nie chciałbym być w skórze właścicieli CD Projektu, kadry zarządzającej, bo to, co aktualnie się dzieje, no jest po prostu rzeczą wręcz niesamowitą. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było i nie wiem, czy kiedyś taka rzecz jeszcze będzie, bo jeżeli firmy, które mogą sobie pozwolić na taki marketing, to raczej nie robią fuck-upów, tak? Na przykład Rockstar, który, nie wiem, z GTA 6 wyjedzie, to raczej nie będzie fuck-up. Owszem, może tam, że ta gra będzie miała glitche, błędy, ale tu jest też, wiecie, no właśnie, to jest też jedna rzecz, z której, która troszkę, nie wiem, czy mówi za CD Projektem, czy raczej przeciwko, że taki właśnie bardzo często pada hasło, że Wiedźmin też był zabagowany, a dzisiaj już jest dobry. No tak, tylko że Wiedźminowi to trochę zeszło czasu, żeby dojść do tego momentu, ale pamiętajmy, że Wiedźmin, pomimo swoich gliczy i błędów, w momencie premiery był całkowicie grywalny. Nie miał 15 czy tam 10 klatek na sekundę. Ja pamiętam, że grałem w Wiedźmina zaraz po premierze, bez tych wszystkich patchy na PlayStation 4. Owszem, błędy były, ale dało się w to spokojnie grać. Przeszedłem całą grę, wszystkie questy, nic tam się nie bugowało w questach, że nie mogłem czegoś wykonać. Owszem, no czasami płotka lądowała na dachu, no ale to powiedzmy były raczej sporadyczne rzeczy, a jak widzicie, raczej jak gra jest zbugowana, to mi się te bugi bardzo często trafiają. To jest moje przekleństwo, powinien być beta testerem ogólnie. Więc też do mnie taka narracja nie trafia, bo wiecie, no Wiedźminowi można było jeszcze wybaczyć kilka rzeczy. Była to pierwsza tak duża gra CD Projektu. Te fuck-upy mogły być. Tak samo jak było z Kingdom Come Deliverance. Ta gra w zasadzie na początku była całkowicie niegrywalna. I powiem Wam, że ja potrafiłem to wybaczyć studiu, które to robiło, bo to była ich pierwsza tak duża gra, tak pierwszy tak potężny projekt, ambitny projekt i okej, ta gra działała koszmarnie i męczyłem się czasami, ale potrafiłem sobie to jakoś przełożyć, że okej, no naprawią. Tutaj Cyberpunk nie jest pierwszą ogromną grą, bo Wiedźmin był pierwszą ogromną grą, a wcześniej był jeszcze Wiedźmin 2 i Wiedźmin 1. Był czas, żeby
dopracować pewne jakieś, nie wiem, standardy, pewne jakieś funkcje, pewne jakieś, nie wiem, okiełznać silnik, nie wiem, a nagle się okazuje, że gra wychodzi, jakby to była pierwsza w ogóle gra CD Projektu. Jakby podejrzewam, że wiecie, jakby to była pierwsza gra CD Projektu, to by gracze na pewno spojrzeli na to inaczej. Powiedzieli, ok, no jest, są bugi, ale no to już jest dopiero nowe studio, zaczyna, jeszcze się uczą, coś tam, ale jest to studio ugruntowanej pozycji, bardzo dobrej pozycji na rynku deweloperskim. No teraz to może nie za bardzo, ale było bardzo dobre. No i przede wszystkim pakujące niewyobrażalne pieniądze w marketing swojej gry. Niewyobrażalne pieniądze. Podchodzące do jakby do sprawy marketingu w zupełnie jakby nowatorski, nigdzie nie spotkany jeszcze wcześniej sposób. Więc zakładasz, czy też potrafisz sobie to przełożyć, że jest to firma, której mogę zaufać. To jest firma, której zaufał Keanu Reeves. God damn it, to jest Neo z Matrixa. No to skoro on zaufał, no to ja też zaufam. No i nagle się okazuje, że no niestety nie bardzo. Także słuchajcie, ja widzę to tak. Cyberpunk jest zdjęty, wrócił na podnośnik do warsztatu. Tam deweloperzy kręcą, przekręcają śrubki, odkręcają. Myślę, że za kilka tygodni Cyberpunk na PlayStation Store wróci. W troszkę zmienionej formie graficznej na pewno. Może będzie krótszy zasięg rysowania obiektów, to już nie wiem, metr przed postacią, ale wróci płynniejszy, to na pewno będzie tutaj oczkiem w głowie, płynniejszy na PlayStation 4 i na Xbox One. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest trochę tak, że ten boom, ta premiera Cyberpunka już minęło, już drugi raz premiery takiej nie będzie. Chociażby wpakowali w to $1 miliard, no już nie zrobi, już nie będzie tego wow, uderzenia, grzyba atomowego. Już ten grzyb atomowy był, teraz to będzie jedynie strzał z kapiszonu. No i chodzi o to tylko, żeby zachęcić jeszcze graczy, którzy czekają na poprawki, żeby kupili te gry. No właśnie, tu jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, cały ten refund, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Bo ten refund to jest też rzecz niespotykana w sumie na PlayStation i ciekawa sprawa, że CD Projekt powiedział, że w momencie premiery koszty produkcji Cyberpunka się zwróciły. Może koszty produkcji tak, ale czy marketingu też? Bo chyba nie, bo może i produkcji tak. Trzeba tutaj zawsze dobrze analizować słowa, które mówią PR-owcy, bo jeżeli mówimy, zwróciły się koszty produkcji, no to koszty produkcji czego? Zapakowania tego w pudełko, wytłoczenia na płytę i wytłoczenia i wysłania, bo wiecie, koszt produkcji to, czy to jest koszt deweloperki, tak? Czy wchodzi w to marketing, czy zatrudnienie Keanu Reevesa to też jest koszt produkcji, no właśnie, nie za bardzo. Więc też musimy tutaj włożyć to troszkę w takie zdroworozsądkowe myślenie i dokładnie odczytać, co jest napisane i zastanowić się, co to tak naprawdę oznacza. Czy koszt produkcji jest faktycznie globalnym kosztem całego Cyberpunka? Bo ja uważam, że raczej niestety nie. Patrząc na zasięg promocji, marketingu Cyberpunka, wydaje mi się, że 8 milionów preorderów by na to absolutnie nie zarobiło. Nie wiem, czy nawet by zarobiło na 10% tego, co zostało zrobione z marką na świecie, z promocją, żeby to pokryć te koszty. Także też starajcie się czasami myśleć przy tym, co czytacie, bo wiele portali podłapało, że już się zwróciło, a już zarabia na siebie, panie, już tam. No chyba jednak nie bardzo. No. Zwłaszcza, że teraz nie wiem, ile tam tych refundów będzie, nie ma jakiejś analizy tego, statystyk, ile osób oddało tę grę. To też by było ciekawe, ale do tego się niestety już nie dowiemy. Bo raczej PlayStation się nie podzieli takimi danymi ani CD Projekt, ile osób oddało,
A jeżeli się podzieli CD Projekt, to pewnie będzie zaniżone i znowu trzeba będzie, że oddali, ale coś tam i tak dalej, i tak dalej. Także, no dobra, słuchajcie, to chyba już ostatni film o Cyberpunku. Zamykam to taką klamrą, chyba że coś się stanie znowu ciekawego, nie wiem, nie wydaje mi się, ale może coś w ogóle absurdalnego znowu się stanie, o czym będzie można powiedzieć. Natomiast faktem jest, że na tą chwilę Cyberpunk uważam za zakończony, aczkolwiek jeżeli zostaną wprowadzone poprawki, zagram pewnie Cyberpunka dopiero, kiedy wyjdzie patch na Next Geny, czy aktualnie na Current Geny, na Xbox One, Xbox Series X. Na pewno odpalę, żeby zobaczyć, jak to działa. Planuję jeszcze zrobić materiał technologiczny z Cyberpunka. Postaram się go zrobić w miarę szybko, zwłaszcza, że tamten fix ostatnio wyszedł 1.05, ja muszę zobaczyć, jak to tam działa. No bo też mi nie zależy, żeby przedstawiać tutaj jakby w złym świetle grę, jeżeli chodzi o technologię, bo technologicznie to ta gra jest bardzo zaawansowana i warto o niej tam parę słów powiedzieć, natomiast no chciałbym, żeby ta gra, żeby ten materiał był poparty jakimiś fajnymi gameplayami, a nie znowu jakimiś bugami typu postać brodząca po kolana w chodniku albo coś takiego. Dobra, słuchajcie, zapraszam do dyskusji, czekam na wasz feedback odnośnie tego. Fajna dyskusja się pod pierwszym filmem zawiązała. Mam nadzieję, że tutaj też będzie. No chyba, że już macie dosyć tego Cyberpunka, bo po części już chyba wszyscy mamy dosyć. I chcemy od tego po prostu odpocząć. Zwłaszcza, że są święta, chcemy usiąść, zacząć grać. Jeżeli gra nie działa, odpalamy co innego i tyle. No nic, czekam na wasze komentarze, co sądzicie o tej sytuacji, no i podzielcie się, może macie jakieś własne zdanie, ja też jestem bardzo ciekawy, poprzednie komentarze bardzo fajnie mi się czytało i było tam wiele celnych uwag, które gdzieś tam może ominęły mój film, ale z niektórymi się zgadzam, niektórymi mogę się nie zgadzać, ale faktycznie lubię takie jakby dyskusje, czy też wasze komentarze, które mają jakieś uwagi, ale też są poparte jakimiś wnioskami, czy też prowadzącymi do jakiejś konkluzji. Także czekam też na wasze odpowiedzi. To tyle. Pozdrawiam, Synergik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.